Cześć, z tej strony Zeus. Zapraszam na rozminę taktyczną, w której zwrócimy uwagę na zagranie rundy Eko w wykonaniu Big przeciwko Na'Vi. Od razu na samym początku rundy możemy zobaczyć, że Big wykorzystuje smoka na e-boxa w celu przedostania się i przejęcia kontroli nad shortem. Pomimo wyrzuconych dwóch mołotowów przez graczy Na'Vi właśnie na catwalka, zawodnicy terrorystów po drugim mołotowie nawet przebiegają, ze względu na to, że po prostu nie mają zbyt dużo utility, żeby walczyć z przeciwnikami, a potrzebują po prostu kontroli nad tym obszarem mapy, żeby po prostu wykonać swojego executa. Co ciekawe, Big czeka do 40 sekundy rundy, żeby w ogóle wyrzucić się z kolejnych granatów właśnie na shorcie i właśnie z tego obszaru mapy wysypują się na bomb side A i zaskakują graczy CT, zajmując bombsite. Kluczowym aspektem w tej taktyce było utrzymanie shorta do końca rundy pod kontrolą terrorystów na czas odbijania zawodników antyterrorystów. Tizian ze smokiem, flashem oraz CZ-ką w początkowym etapie rundy smokuje i boxa oraz przebiega ze swoimi czterema partnerami właśnie na shorta. Tam wyczekuje do tej 40 sekundy. W momencie, kiedy smoke wybucha na shorcie, dorzuca jeszcze flasha oślepiającego zawodników na longa i wybiega na bomb side A w celu zaplantowania paki. Po uzyskaniu planta jego zadaniem jest utrzymanie pozycji za baczkami i wyczekiwanie zawodników CT puszujących właśnie od longa czy też od rampy CT. Ma on za zadanie przykuć uwagę antyterrorystów w celu ewentualnego trade'a właśnie zawodników od shorta. Nex podczas tej rundy przywdziewa pozycję lurkera. Ma pewną frywolność w tej rundzie, jednak jego zadaniem jest utrzymanie ewentualnych tuneli pod kontrolą terrorystów, czyli zwrócenie uwagi, czy Na'Vi po prostu zajmuje te tunele i zdobycie tej informacji, czy też potem ustawienie się i patrzenie longa, czy właśnie zawodnik CT przypadkiem nie skrócił tej pozycji. Następnie wybiega on mida i zdobywa on bardzo ważnego fraga na rotujących CT właśnie, którzy mieli odbijać bombsite A. W jego kwestii najważniejszą sprawą było wyczucie odpowiedniego timingu i wybiegnięcie na mida, właściwie wyjście po cichu i wyczekanie właśnie tej rotacji z bombside'u B. Zadaniem Smoi na tej rundzie jest wyjście jako entry właśnie z pozycji gali, celowując się w okolice bombside'u A. Jego zadaniem po zaplantowaniu bomby jest utrzymanie właśnie bombside'u A pod kontrolą terrorystów. Jednak zbyt duże wychylenie na longa powoduje, że rifle jest o wiele mocniejszy od CZ-ki i zostaje pokonany. Wydaje mi się, że to była zbyt pochopna decyzja, jednak nie odbiło się to na rundzie, ponieważ zawodnicy Big ostatecznie ją wygrali. Zadaniem Tapsena jest odsmokowanie shorta, właściwie rzucenie przed łóżki, następnie wyrzucenie flasha za plecy wychodzących jego kolegów, terrorystów, na bombside A. Po zajęciu bombside'u A szybko rotuje pod galę, żeby nie utracić danej pozycji, żeby utrzymać ją przy odbijaniu zawodników antyterrorystów. Go B, w momencie kiedy już występuje execute zawodników terrorystów, ustawia swojego wylajnapowanego mołotowa, który pali rampę na bombsite A. Następnie dorzuca jeszcze flasha, który właśnie blinduje zawodników znajdujących się na rampie, czy też zawodników znajdujących się na longu. Rzuca dwa flasze i tak naprawdę
od samego początku odpowiedzialny jest za utrzymanie Shorta pod kontrolą terrorystów. Tak jak można zwrócić uwagę na fajny execute w wykonaniu Big, tak również można zobaczyć, jakie błędy popełniło Navi w trakcie tej rundy. Big, czekając do 30-40 sekundy, spowodowało, że Navi dosłownie wyrzuciło się ze wszystkich granatów i jedyne, jakie im pozostały przy execucie wykonywanym przez właśnie niemiecką organizację, to były dwa flesze. Dodatkowo flesze oraz mołotow niesamowite rzucony przez Gołbiego spowodował, że antyterroryści byli kompletnie w szoku i nie byli w stanie po prostu oddać czystych strzałów, ponieważ non-stop mieli biały ekran przed sobą. Jednak jak Navi mogła przeciwdziałać tej rundzie i wygrać ją? Tutaj są moje następujące propozycje, jakie mogliby zastosować w momencie, kiedy mołotowy zostały wyrzucane przez zawodników CT właśnie na shorta. Mogli oni usłyszeć zawodników terrorystów, którzy przebiegali przez nie po prostu. Dźwięk ten jest słyszalny, dlatego wiedząc, że przynajmniej dwóch czy tam trzech zawodników terrorystów znalazło się właśnie w obszarze shorta, mogli zdecydować się na jakiś stack nade'ami, po prostu wyrzucenie smoke'a w odcinku właśnie shorta, odcięcie tej wizji oraz rzucenie jakichś nade'ów w okolicy właśnie shorta mogły spowodować dużo szkód terrorystom, a mianowicie myślę, że nawet mogły spowodować trzy fragi, jeszcze nawet nie powodujące executa w wykonaniu terrorystów. Kolejnym sposobem, jakim mogliby tutaj odbić właśnie pozycję shorta, mogło być zachowanie tych mołotowów, nie wyrzucanie ich od razu na catwalka, a zachowanie ich i na przykład zasmołkowanie shorta, następnie rzucenie palaka głęboko na pozycję shorta i po flashu właściwie od teammate'a, od właściwie BSA, a sprawdzenie danej pozycji, czy to nawet wyjście 1 za 1, czy wyjście 2 za 1, przynajmniej powodowałoby zdobycie informacji przez CT, a tak zawodnicy nie mieli kompletnie informacji i na temat mida, i na temat tunelu, i właśnie zarówno short. Co nie umniejsza faktu, że zawodnicy Big bardzo fajnie przygotowali sobie executa i po prostu zawodnicy Navi po stronie antyterrorystów byli całkowicie w szoku, gdy dany execute wystąpił. Ilość granatów oraz no, ten ekwipunek, jaki był wykorzystany przez Big, naprawdę był mały. Zawodnicy Navi również mieli informację, że będą grali eko, no, wyliczyli ekonomię, że no, po prostu warto trzymać ich na dystans, dlatego Navi też nie króciło żadnych pozycji, co nie było błędem, ale jak widać kosztowało ich to niestety rundę. Dzięki za obejrzenie odcinka i do usłyszenia w kolejnych. Cześć!